Kocia kawiarnia w Rzeszowie podnosi limit wiekowy. Co doprowadziło do tak stanowczej decyzji? Okazuje się, że to okropne zachowanie dzieci, powodowane nieodpowiedzialnością dorosłych. Kocie kawiarnie to miejsce egzystowania ludzi i kotów. Stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Ponadto często są rodzajem domu tymczasowego dla mruczków. Bywa tak, że klienci mogą adoptować koty przebywające w lokalu. Jednak obecność mruczków w kawiarni wymaga przestrzegania podstawowych zasad. Takich, które respektujemy również w domu, obchodząc się z własnym zwierzęciem. W kociej kawiarni kategorycznie nie wolno wymuszać kontaktu z kotem, budzić go, czy głaskać i pieścić na siłę. Niestety bywa i tak, że klienci nie zawsze przestrzegają te zasady. Szczególnie wtedy, gdy odwiedzają lokal wraz z dziećmi. W niedawno otwartej rzeszowskiej kawiarni Kotłownia wydarzyło się kilka nieprzyjemnych sytuacji z udziałem dzieci. Maluchy biegały po lokalu bez żadnej kontroli. Ponadto rzucały w koty zabawkami, gdy zwierzaki spały lub gdy nie chciały do nich podchodzić. Najsmutniejsze jest to, że mimo upomnień ze strony personelu kawiarni, rodzice wciąż pozostawiali swoje dzieci samopas. Nie obchodziło ich to, co robią ich pociechy. Bardziej interesowały ich własne telefony. Mało tego, nie podobało im się, gdy zwracano uwagę ich dzieciom. Od 3 listopada 2023 roku do kawiarni Kotłownia mogą przychodzić dzieci od lat 10. Co uważacie o takiej decyzji właścicieli? Dajcie znać w komentarzu.